Księga Izajasza, rozdział 22. Wypowiedź prorocka o dolinie widzenia. Co ci się zdarzyło, że cały Twój tłum wyległ na tarasy dachów, miasto pełne zgiełku, grodzie hałaśliwy, miasto rozbawione. Twoi zabici nie padli od miecza i nie zginęli na wojnie. Wszyscy Twoi dowódcy razem uciekli, wzięci do niewoli bez użycia łuku. Wszyscy Twoi wojownicy razem zostali schwytani. Choć uciekli daleko. Dlatego powiadam: Odwróćcie wzrok ode mnie, a gorzko zapłaczę. Nie próbujcie mnie pocieszać po spustoszeniu córki mego ludu, bo to dzień popłochu, zamętu i zagłady, zrządzony przez pana, boga zastępów. Mur rozwala się w dolinie widzenia, i wołanie o pomoc wzbija się ku górze. Elam chwyta za kołczan, Aram dosiada koni, a Kir odsłania tarcze. Twoje urocze doliny pełne są rydwanów i jeźdźców, zajmują pozycję przy bramie. Zdejmują z Judy jej osłonę. W tym dniu spoglądaliście ku zbrojowni domu lasu i widzieliście, że liczne są wyłomy w mieście Dawida. Gromadziliście więc wody dolnej sadzawki, liczyliście domy Jerozolimy, burzyliście budynki, aby wzmocnić mury. Między dwoma murami zrobiliście zbiornik na wodę starej sadzawki, ale nie spoglądaliście ku jej twórcy i nie widzieliście tego, który kształtował ją przez wieki. W tym dniu Pan, Bóg zastępów, wzywał do płaczu i do żałoby, do ogolenia głowy i przepasania się worem, a zamiast tego wesele i radość, zabijanie wołów, zażenanie owiec, obiadanie się mięsem i picie wina. Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Lecz pan zastępów przekazał mi w objawieniu. Ta wina nie będzie wam darowana, aż do śmierci. Mówi pan, Bóg zastępów. Tak mówi pan, Bóg zastępów. Idź, udaj się do owego urzędnika szebny, zarządcy pałacu. Co ty tu posiadasz i kogo masz tutaj, że wykuwasz sobie grobowiec? Jesteś tym, który kuje sobie grobowiec wysoko i w skale drąży mieszkanie dla siebie. A oto pan odrzuci Cię potężnym ciosem, pochwyci Cię skręci, zwinie Cię w kłębek, rzucając jak piłką po przestronnej ziemi. Tam umrzesz i tam też pójdą Twoje wspaniałe rydwany, bo przynosisz hańbę swojemu panu. Z Twojego stanowiska Cię strącę i zrzucę Cię z Twojego urzędu. W tym dniu powołam sługę mego Eliakima, syna Hilkiasza. Ubiorę go w Twój strój urzędowy i Twoją szarfą go przepaszę. W Jego ręce oddam Twoją władzę. On stanie się Ojcem dla mieszkańców Jeruzalem i dla domu Judy. Klucz domu Dawida położę na Jego ramieniu. Gdy On otworzy, nikt nie zamknie, gdy On zamknie, nikt nie otworzy. Wbije go jak gwóźdź w miejscu pewnym i stanie się On tronem chwały dla domu swego Ojca lecz jeśli na nim zawieszą całą chlubę domu jego ojca, młode pędy i odrośle, wszystkie drobne naczynia, od kubków po wszelkie dzbany, w tym dniu wyrocznie Pana zastępów, gwóźdź choć wbity w miejscu pewnym, złamie się i wypadnie, a ciężar, który na nim wisiał, ulegnie zniszczeniu. Tak powiedział Pan. Kochani, bardzo ładny znowu rozdział o tym, na kim budujemy swoje życie. Zobacz, najpierw było o człowieku, który nie podoba się panu, który swoim jakąś pychą, wyniosłością, jakby mniemaniem o tym, jaki jest wielki, swoimi urzędami, stanowiskami, w tym upatrywał swoją siłę. I pan Bóg mówi, zastąpię cię kimś innym. Zastąpię cię kimś, kto rzeczywiście będzie się opierał na mnie. To będzie fantastycznym fundamentem dla innych ludzi, będzie ich wsparciem. Ale mówi, jeżeli tamto wsparcie przestanie, jakby być ze mną, znowu się oprze samo na sobie, jeżeli to na nim ludzie będą, jakby w nim będą pokładać nadzieję, to chociaż byłby wcześniej bardzo mocno wbity, jak on tam, to jest takie ładne porównanie, jak gwóźdź wbity w miejscu pewnym, to i tak się złamie i wypadnie. Czyli jakby. Zawsze musimy być oparci na Panu Bogu. Nawet kiedy spotykamy najlepszych ludzi, nawet kiedy najlepsi ludzie nas prowadzą do Pana Boga, to nie chodzi o nich i nie wolno nam się na nich opierać. Zawsze ma chodzić o Pana Boga.